Wspaniały dzień, ponieważ jest słońce, ale, to, ale ono nie tworzy tego, tej wspaniałości. Wspaniały dzień, bo jest Bóg, bo my jesteśmy, bo chcemy wspólnie razem spędzać ten czas. I dzisiaj, przede wszystkim rozumiejąc, że Boże Słowo jest chlebem naszej duszy, będziemy chcieli szukać Boga poprzez Boże Słowo. I proponuję, byśmy zaczęli od krótkiej modlitwy. Drogi nasz Ojcze... Uspokajamy nasze serca, otwieramy nasze umysły, otwieramy się na Twoje słowo i na Twoją łaskę. A Ty, Duchu Święty, poprowadź nas do samego Boga, do w Jego ramiona, w Jego naj, najgłębszą obecność i pozwól, abyśmy z tej obecności szli dalej. Amen. W Księdze Jeremiasza w dziewiątym rozdziale, w wierszu 22-23 czytamy... Tak mówi Pan. Niech się nie chwali mądry swoją mądrością, i niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością, niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. Lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym, że jest rozsądny i mnie zna. Ja Pan czynię bowiem miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż. Tego pragnę, wyrocznia Pana. Słowa te pochodzą z księgi Jeremiasza. Prorokowi Jeremiaszowi przyszło żyć w bardzo mrocznym okresie dziejów Królestwa Judzkiego. Królestwa pogrążonego w bałwochwalstwie, synkretyzmie, formalizmie i moralnym zepsuciu. Mówimy tutaj o latach 627-586 przed naszą erą. Jeremiasz głosił mocne przesłanie. Wystarczy przejrzeć jego 52 rozdziały tej księgi, by zobaczyć, że cała księga Jeremiasza jest pełna twardych słów. Mocne słowa, które wypowiadał niejednokrotnie również. Bu budziły mocny sprzeciw elit politycznych i religijnych. Jeremiasz miał przez to wielu wrogów. Prześladowali go i życzyli mu śmierci. Nawet wylądował w cysternie ciemnej z błotem na długie dni i tam długo przebywał. Cierpienie było nieodłącznym też elementem życia i powołania proroka Jeremiasza. I gdy spojrzymy na tę księgę, widzimy, że na naszych oczach, na Twoich i moich oczach rozgrywa się dramat wiary człowieka, wiary poroka posłanego przez Boga. Prorok staje wobec narodu, wobec ludzi, którzy są niechętni, niechętni by zrozumieć i przyjąć plany Boże. To przez niego Bóg nawoływał lud do zmiany postawy swego serca i do zmiany życia. A w rezultacie, a potem, okazuje się, że ten lud nie przyjmuje poselstwa i nie chce zrozumieć planów bożych. Prorok, mimo całego swojego posłuszeństwa i całego trudu głoszenia słowa, Musi oglądać to, czego nikt by sobie nie życzył. Musi oglądać upadek Królestwa Judzkiego i babilońskie de deportacje. Dlaczego to wszystko mówię? Bo gdy czytamy ten tekst, ten tekst ma swoje, swój kontekst. Ten tekst pada w pewnym klimacie, w pewnej atmosferze i pragnę, abyśmy mogli choć trochę. Poczuć klimat ówczesnych czasów, abyśmy przynajmniej na, od, na chwilę mogli choć trochę wczuć się w ból, cierpienie i zmaganie Jeremiasza. Jak powiedziałem, to słowo jest częścią pewnej całości. Rozdziały od 7 do 10 z jednej strony pokazują daremność, marność polegania na świątyni w Jerozolimie i na całym kulcie ofiarniczym. Dlaczego? Bo gdy nie ma za tym wewnętrznej przemiany, to świątynia nie pomoże, to ofiary nie pomogą. Z drugiej strony, w tym właśnie fragmencie, którym czytamy, Bóg oferuje drogę wyjścia, i to taką drogę, która prowadzi do bezpieczeństwa i do życia. To słowo właśnie jest kierowane w ten sposób. Dlatego teraz zatrzymajmy się na chwilę razem z Jeremiaszem na poselstwie, które właśnie przekazuje. Mówi, niech się nie chwali mądry swoją mądrością. Niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością. Niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. To jest to poselstwo, mądrość, siła, bogactwo. Te trzy rzeczy wymienione przez Jeremiasza liczą się zawsze na świecie. One się liczyły, one się liczą i one się będą zawsze liczyć na świecie, niezależnie od epoki, w różnych układach. A Jeremiasz mówi. Ani mądrość ludzka, ani tym, raz, ani tym bardziej siła człowieka, ani wreszcie bogactwa świata nie są w stanie zapewnić Bożej aprobaty, nie mogą dać bezpieczeństwa, nie mogą zachować przed nieuchronną katastrofą. Proszę, zechciej na tym się zastanowić przez małą chwilę. Nie są w stanie. Zapewnić Bożej aprobaty, nie mogą dać bezpieczeństwa, nie mogą zachować przed katastrofą i jeszcze raz, równie mocno zaakcentuję, nie są w stanie zapewnić Bożej aprobaty, nie mogą zachować przed nieuchronną katastrofą. Dlaczego? Czy mądrość jest czymś złym? Nie. Czy dzielność i odwaga i siła jest czymś niewłaściwym? Nie. To może chociaż bogactwo jest czymś niestosownym? Również nie. Problem polegał na tym, że ludzie zapatrzyli się w swoją mądrość, swoją siłę i swoje bogactwo i budowali na fałszywym myśleniu. Że człowiek sam sobie wystarczy, że człowiek sam sobie pomoże, sam sobie poradzi. Przytaczając dziś słowa Jeremiasza, nie wzywam, byś był leniwy i nie pracował, nie wzywam, byś się nie uczył i nie rozwijał, nie wzywam do tego, byś nie był dzielny, byś zrzucał na innych swoją odpowiedzialność, bo tutaj. Nie o to chodzi. Chodzi o to, duże doj zabawnego obrazka. Kto co jest przysłowiowo moim pępkiem świata? Ja? Czy Bóg? Pytam więc, kto jest Twoim pępkiem świata? Ty? Czy może Bóg? Biada ci, gdy ty jesteś swoim własnym pępkiem świata. To dopiero jest brak odpowiedzialności za swoje życie. Szczęśliwy jesteś, gdy pępkiem Twojego świata jest Bóg. To dopiero jest wzięciem odpowiedzialności za swoje życie. To dopiero jest prawdziwa odpowiedzialność. Przytaczając więc dziś słowa Jeremiasza wzywam. Niech się nie chwali mądry swoją mądrością i niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością, niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. Lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym, że jest rozsądny i mnie zna. To jedno jest naprawdę rozsądne, znać i poznawać Pana. A teraz Pozwólcie, że posłużę się obrazem z życia bohaterów wiary, o których czytamy w Biblii. Kiedy znasz i poznajesz swojego Boga, to nawet gdy przyjdzie ci być sprzedanym do Egiptu, jak Józef, nawet gdy będziesz miał wrażenie, że potężne wody przetaczają się nad Twoją głową, to. Czasem niczym Hiob możesz zechcieć przeklinać dzień swoich narodzin. Jednak to w ostatecznym rachunku po wszystkim okażesz się jednym wielkim wygranym. Wielkim wygranym, bo jesteś schowany w Bogu, bo jesteś ukryty w Bogu. I wtedy paradoksalnie. Będąc w wielkim niebezpieczeństwie, faktycznie jesteś bezpieczny w Chrystusie, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, który przewyższa rozum, będzie strzegł Twojego serca i umysłu. Czym jest wiara, gdy uwzględnimy ten tekst czytany z Jeremiasza 9, 22-23? Czym jest Twoja i moja wiara? O jaką wiarę chodzi tutaj z tego tekstu? Wiara, zgodnie z tym fragmentem Pisma Świętego, i uwaga, trzymajmy się, jest uznaniem, uznaniem, że to Bóg jedynie jest mądry, silny i zamożny. Że to Bóg jedynie jest mądry, silny i, za, i zamożny. Czy wyraźnie? Słyszymy te słowa? Czy zdajemy sobie sprawę z tych trzech wielkich przymiotników? Mądry, silny i zamożny. Mądry, silny i zamożny. Możemy ułożyć muzykę chrześcijańską. Bóg jest mądry, silny i zamożny. Potrzebujemy tej pozytywnej mantry naszego umysłu. Halleluja! Posłuchajcie, tylko Bóg jest mądry, silny i zamożny. I potrzebujemy przekrzyczeć to kłamstwo tego świata, które się wpisuje w nasz umysł, albo próbuje się wpisać w nasz umysł. Żadne konsylium uczonych z całego świata nie jest w stanie sprostać jego mądrości, żadne doborowe oddziały świata, choć były nawet najbardziej uzbrojone i wyszkolone, nie są w stanie sprostać potędze Boga, niezrównanego wojownika. I tutaj uwaga, natomiast wszystkie banki świata razem wzięte w porównaniu z tym jednym możnym z Bogiem są tylko bezdomnymi biedakami, ludźmi tak naprawdę bez niczego. Potrzebujemy tego objawienia, potrzebujemy tego objawienia tak, tylko i wyłącznie Bóg jest mądry, silny i zamożny. Im szybciej tę prawdę uświadomimy, tym szybciej odnajdziemy się w świecie, w którym żyjemy, tym szybciej po poczujemy się pojednani z Bogiem, z, ze światem, z ludźmi i ze sobą. I co najważniejsze, dochodzimy do pięknego miejsca. Wreszcie przestaniemy wstydzić się tego, co tak skrzętnie staramy się przez całe życie ukryć. Przestaniemy maskować się i udawać, że wszystko jest w porządku, gdy tak naprawdę całe nasze życie jest w rozsypce i daleko nam do ideału. Idę teraz do swojego mieszkania, do garderoby. Dobry, nowy garnitur nie jest zły. Gdy chodzę w tym samym od dziesięciu lat, zwłaszcza jest konieczny, Wtedy przysłowiowe przewietrzenie szafy jest wręcz obowiązkiem. A teraz, drogie pani, pomyślcie o jakiejś wspaniałej sukience. Nie znam się na tym, ale użyłem męskiego przykładu. Bądźmy jednak szczerzy. Ładny garnitur, <laughs> i tu jest ta prawda ten ząk siedzący, kryje wątłe ciało. Oczywiście niektórzy powiedzą: Nie, ja chodzę na siłownię. Wiem, wiem. I bardzo często w naszym życiu. I bardzo często w naszym życiu próbujemy coś odgrywać, zakładać przysłowiowe fatałaszki, by zasłonić jakiegoś rodzaju naszą nagość, naszą słabość, coś czego nie się wstydzimy. Przebieramy się, zmieniamy maski, ale to nie zmienia naszych słabości. One wciąż w nas tkwią. Zrobiło się jakoś nieprzyjemnie. Po co te słowa? Co chcę przez nie powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jako ludzie wstydzimy się swojej słabości. I chcę powiedzieć coś jeszcze większego. Od dzieciństwa jesteśmy uczeni, by nie przyznawać się do słabości. I dlatego od dzieciństwa jesteśmy uczeni robić wszystko, by tę słabość maskować, by żyć życiem, które nazywam życiem na pokaz. Człowiek ma genialną zdolność do życia na pokaz. O, jako ludzie potrafimy nieźle nawet zainwestować w to, by wszelki ślad naszej słabości uczynić niewidocznym dla oczu ludzi, którzy nas oceniają lub na nas patrzą. Są tacy, na przykład e, niepojednani z ogólnie mówiąc nieubłaganym procesem starzenia, że robią wszystko. By zatrzymać czas, na przykład wstrzykując botoks, by usunąć zmarszczki. Jako ludzie kochamy to robić. Apostoł Paweł powiada w drugim liście do Koryntian 11:30, Skoro trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Czy słyszycie o urety? Jakie wyznanie Pawła? Potem nieco dalej w tym samym liście czytamy słowa, które Bóg skierował do Pawła. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem osiąga swój cel w słabości. Odpowiedź apostoła na no słowo była pozytywna. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego upodobałem sobie słabości obelgi, niedostatki, prześladowania i uciski z powodu Chrystusa, bo gdy nie domagam, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. O tym czytamy w drugim liście do Koryntian, wierszu 9 i 10. I gdy tak patrzyłem na ten tekst, mówię: Boże, Paweł jest bohaterem. Wreszcie jakiś sensowny człowiek się znalazł, który postanowił odkłamać rzeczywistość. Jest bohaterem, bo ma odwagę bez wstydu, bez ogródek mówić i chlubić się z własnej słabości. W ten sposób tak naprawdę nie wypiera się samego siebie, nie zaprzecza sobie, nie zaprzecza swojej słabości, swojego człowieczeństwa. O, nie, dacie wiarę! Zrobił nawet z tej słabości. Coś niezwykłego zrobił flagowy atut w swojej misji, niesamowite. W tym też duchu szczerości i prawdziwości głosił dobrą wieść w Koryncie. I gdy czytamy pierwszy Koryntian 1, 21 do 31, będziemy poruszeni tą prawdą ja Zachęcam, abyśmy się wsłuchali w to słowo, skoro bowiem z pomocą mądrości świat nie potrafił poznać Boga w jego mądrości, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszonej nauki zbawić tych, którzy wierzą. To też, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla Pogan, a dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków, mesjaszem, mocą Boga i mądrością Boga. To przecież co głupie u Boga jest mądrzejsze niż ludzie, a co słabe u Boga jest mocniejsze niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, naszemu powołaniu. Niewielu tu mądrych według ciała, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych. To właśnie, co głupie według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To, co nieszlachetnie urodzone według świata i pogardzane, i to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, pozbawić znaczenia, żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem. I to dzięki Niemu. Jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, ten, kto się chlubił, chlubił się w Panu. Długa wypowiedź. Ale Paweł nareszcie przestaje robić ze słabości tabu pokazuje bożą strategię ale jeszcze pokazuje coś więcej mówi o tym że jest dojrzałym człowiekiem stał się człowiekiem wiary który uznał w ten sposób moc bożą przy, przy czym gdy uznał moc bożą to jednocześnie uznał swoją znikomość swoją kruchość swoją słabość i jego znikomość kruchość i słabość przestała być wstydliwa dał świadectwo temu mówiąc że bóg umieścił skarby nieba w kruchych glinianych naczyniach. Ten skarb jednak przechowujemy w glinianych naczyniach, aby ta przeogromna moc była u Boga, a nie u nas. Przestał się wstydzić. Zrozumiał, że to jest Boża strategia, i opowiedział się po tej stronie. Wyznał wiarę, uznał prawdę o Bogu i o sobie. Ty i ja jesteśmy tymi przysłowiowymi, kruchymi naczyniami glinianymi. I proszę Cię, daj temu wiarę. Daj temu wiarę. Przestań się wstydzić swojej słabości. Zapewne spytasz, jak mam to zrobić. Tedy odpowiem. Odpowiem patrząc na tekst biblijny na apostoła Pawła. Naśladuj, Pawła, nie walcz tym, co jest faktem. Faktem, że jesteśmy wszyscy niczym trawa, która jeszcze rano była zielona, a już wieczorem zdążyła uschnąć. Nikt przed tym, przed tym faktem nie jest w stanie uciec nikt. Dlatego pogódź się, proszę, ze swoją słabością. A jednocześnie, gdy to będziesz robić, pamiętaj, gdy jestem słaby, Bóg jest mocny. Gdy jesteś słaba, Bóg jest mocny. Gdy jestem słaby, Bóg jest mocny. Gdy jesteś słaba, Bóg jest mocny. Twojej słabości Bóg chce się na dobre zadomowić, zrobić kwaterę główną, i właśnie spośród tej słabości chce manifestować piękno swojej chwały. I dzisiaj, gdziekolwiek jesteś w słabości, nareszcie proszę Cię podnieść głowę i powiedz: Czynię to atutem flagowym mojego życia. Pośród mojej słabości Ty jesteś. W Twojej słabości Bóg chce na dobre się zadomowić, ustanowić kwaterę główną. Daj mu szansę na to. Daj Bogu szansę na to. Twoja słabość jest Twoją szansą. Nie przeszkodą, lecz szansą. Jest szansą i zawsze szansą pozostanie. Jak dobrze popatrzysz na wszystkie opowieści staro i nowotestamentowe, to przede wszystkim widzimy tam Boga który objawia moc w ludzkiej słabości. się świętować. Rano wstajesz, mówisz: "Panie Boże, objawiasz moc w mojej słabości, objawiasz moc w mojej słabości. Ty zawsze jesteś mocny. Ty nigdy nie jesteś zdezorientowany, nie jesteś zagubiony, zaembarasowany. Ty zawsze wiesz." Panie, od razu mi lepiej. A jeszcze kawy nie piłem. Nieuznanie własnej słabości to właściwie grzech. On polega na tym, że wypieramy się i wyrażamy brak wiary w to, kim jest Bóg i kim my dla Niego jesteśmy. Gdy nie uznajemy swojej słabości, to w naturalny sposób będziemy mieli tendencję polegać na swojej sile i możliwościach, na swoich dokonaniach i osiągnięciach. I bardzo często będzie to drażnić Boga, ale bardzo często będzie to też drażnić ludzi, którzy będą nas otaczać, mówią, jest niemożliwy do zniesienia. Jest niemożliwa do zniesienia. Taki ambitny, taka ambitna, aż w serce. Sobie samy natomiast podcinamy nogę i szykujemy swój własny, spektakularny upadek. Dawno temu, w czasach Starego Testamentu, był taki pewien władca babiloński o imieniu, które na dobre zadomówiło się w naszym języku Nebukadnezar. I pewnego razu wypowiedział takie oto słowa, słowa, które potrafią spowodować szybką reakcję. Czyż nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską mocą swojej potęgi i chwałą swojego majestatu? W Daniela 4,27 czytamy. Gdy jeszcze tak sobie pochlebiał, gdy jeszcze słowa nie wypłynęły z jego ust w pełni, zagrzmiał głos z nieba zgodnie z zapowiedzią Królu Nebukadnezarze, królestwo zostaje ci odjęte. Wypędzą cię spośród ludzi. Będziesz mieszkał pośród zwierząt i podawać ci będą jak wołą trawę na pokarm upłynie siedem lat, dopóki nie uznasz, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i może je dać komu zechce. Szybka reakcja. Szybka reakcja. Grzechem jest poleganie na sobie, ale wspaniałą, piękną rzeczą, czymś, co ujmuje i porusza, jest zobaczenie, że Bóg jest Bogiem łaski, jest przyjęcie Boga, Bo, Bożej łaski i wybranie życia w łasce. Tę łaskę mamy w Nim, tę łaskę ma każdy z nas. Ta łaska spływa na nas w Chrystusie Jezusie. Bo gdy skapitulujemy z udowadniania czegokolwiek, gdy poddamy się Bogu, rezygnując z własnej siły i z tego, co to my nie zrobimy. Wtedy Boża siła wyrośnie z naszej słabości. Gdy skapitulujemy. Gdy skapitulujemy. Wtedy wyrośnie z naszej słabości. Boża siła. Jednak jednak słuchajcie, idziemy do przodu. To był szczebelek, teraz czas na następny szczebelek. Mówieniem o słabości nie chcemy zamknąć tego przesłania. Dlaczego? Dlatego. Że gdy dobrze spojrzymy przez prawdę Bożego Słowa, to słabość nie jest celem, ale jest środkiem, jest sposobem, jest drogą do Boga. Jest drogą do Boga, bo właściwie słabość jest tym, co sprawia, że otwieramy się na Boga, bo słabość jest miejscem, w którym spotykamy Boga. Słabość nie jest celem. Słabość jest tylko środkiem do celu. Popatrzcie, gdy mówimy o słabości, to podobnie Bóg postąpił z nami. Bóg jest pierwszym, który wybrał drogę słabości. On sam uniżył się. Przyszedł do nas na ziemię w słabości, w słabym ludzkim ciele. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg przyszedł do nas cieleśnie w Chrystusie Jezusie. A jednak. Gdy spojrzymy na tę całą opowieść o Jezusie, widzimy, że ta moc Boża ujawnia się w słabości. Apostoł Paweł również na wzór Boga, Boga odpowiada sercem na serce Boga, wybiera głosić dobrą nowinę, dobrą wiadomość w słabości. On staje przed nami w słabości, staje przed koryntianami w słabości jak dobrze poczytamy drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian, to on tam w słabości i z bojaźnią i drżeniem stanął. Nie jako wielki, wielki człowiek. On przyszedł mówić o wielkim człowieku, ale przed mówić w słabości. I ta słabość wstaje się w nim mocą Bożą, która przynosi życie innym i przejmienia świat. Dlatego, czy chcesz chlubić się słabością, nie dla tylko samej słabości, ale dla Chrystusa, który może objawić się w Twojej słabości. Ba, powiem więcej, On chce objawiać się w Twojej słabości. Słabość jest drogą do mocy Bożej, do mocy Bożej, która idzie przez Twoje życie. Słabość jest, mówiąc obrazowo, miejscem spotkania z Bogiem. Bóg spotkał się z nami w słabości. Bóg przyszedł na Ziemię, przyjmując ludzką postać. Da, da, dał się ukrzyżować. Z tej słabości wyrasta z martwych Chrystus i zwycięstwo nad, nad grzechem i śmiercią. Z tej słabości umierania na krzyżu przychodzi wspaniałość i moc z i zasiadania na prawicy Ojca. Możemy Go poznać i ciągle na nowo poznawać, bez końca. Możemy się z Nim zaprzyjaźnić, jak syn z ojcem, jak córka z ojcem, prawdziwym ojcem. O, jak niezwykłym Bogiem jest Bóg. Więc nie chodzi o słabość dla słabości, chodzi o słabość jako droga do mocy Bożej. Chodzi o słabość. Izrael, choć poznał Boga, to gdzieś tam po drodze zagubił się. Coś nie tak było z tym jego poznawaniem Boga. Wiecie, gdy skupiamy się na sobie, gdy stawiamy siebie ponad wszystko, to robi się jedna niedobra rzecz. Odrywamy się od źródła. Gubimy harmonię z Bogiem i zaczynamy poruszać się w gęstym mroku. Poruszamy się w ciemnościach tak gęstych, że można je kroić nożem. Następuje negatywna dezintegracja, rozkład i rozpad naszego życia duchowego. Bóg za pośrednictwem Jeremiasza mówi do Judy: Mój lud popełnił podwójne zło, opuścił mnie źródło żywej wody, żeby wydrążyć sobie zbiorniki, zbiorniki popękane, które nie są w stanie zatrzymać wody. W drugi rozdział wiersz 13 tej księgi. Izrael w czasach Jeremiasza odrzucał z uporem przesłanie Jeremiasza, i gdy to robił, wyszedł nieszczęściu naprzeciw, i gdy to robił, wypełnił swoje najbardziej mroczne przeznaczenie. Izrael, polegając na swojej mądrości, sile oraz bogactwie, wzgardził tak naprawdę mądrym, silnym i możnym Bogiem. Polegając na sobie, wybrał nieszczęście i skazał siebie na klęskę, a mogli doświadczyć, czym jest Boże szalom. Czym jest Boże bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo to jednak przychodzi za pośrednictwem tego, co określane zostaje słowem, jest rozsądny i mnie zna. To piękne słowo w 23 wierszu 9 rozdziału księgi Jeremiasza. Jest rozsądny i mnie zna. Piękne słowo. Co to znaczy, mnie zna? To znaczy, zna mnie jako Boga łaskawego który ma w sercu, by dążyć do tego, by ocalić tak jednego, jak i wszystkich ludzi. Bóg ma tutaj na myśli Boga, który towarzyszy człowiekowi na wszystkich drogach, zawsze jest, chce być blisko niego, nie odmawia pomocy, prowadzi go i strzeże, jest z nim nawet wówczas, gdy przez swój grzech oddalamy, oddalamy się od niego. Mnie zna. To słowo dalej oznacza, że Bóg kieruje się tym, co słuszne, jest sędzią sprawiedliwym. Mnie zna to znaczy, że rozumiem, że ten Bóg jest arbitrem w spornych sprawach, że jest to Bóg, który broni sprawy biednego przed silniejszym, że jest to Bóg, który panuje nad narodami i sprawuje nad nimi sąd, że jest to Bóg, który jest bezstronny w podejściu do wszystkich. Mnie zna, to znaczy rozumie, że Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym, a ta sprawiedliwość przede wszystkim ukazuje się, gdy Bóg spieszy na pomoc, by przynieść ratunek, wybawienie. Nawet wtedy, gdy Bóg karze, to ten człowiek, który mnie zna, mówi Bóg, ostatecznie rozumie, że kara nie jest, że celem kary nie jest odpłata za niewierność, ale celem kary tak naprawdę jest ostatecznie doprowadzić do zbawienia, do naprawy. Sprawiedliwość Boża wobec Izraela wyrażała się w okazywaniu Mu łaski i wierności przymierzu, i Bóg mówi: Teraz ja chcę, abyście okazali mi wierność przymierzu i dali mi swoje serce. Co to znaczy znać Boga? Czy to znaczy, że mieć głowę nabitą informacjami? W jakiejś mierze potrzebujemy mieć dużo informacji o Bogu. I wiedza jest rzeczą dobrą, lecz uwaga, niewystarczalną wiedza sama w sobie nas nie jest w stanie zmie zmienić. Wiedza jest czymś, co to my mamy w sobie. Ale wiecie, istnieje coś takiego, istnieje taki typ poznania, który przerasta wiedzę. Jest to poznanie, które dokonuje się w relacji. Mogę powiedzieć, że z ekranu telewizora znam Putina, ale go nie znam osobiście. Mogę powiedzieć, że z ekranu telewizora znam Donalda Trumpa, ale go nie znam osobiście. I właśnie to, co przychodzi przez bliską relację, przez zażyłość i bliskość, jest niezwykłe. I Bóg. Gdy mówi, gdy mówi Bóg przez Jeremiasza, że z mnie zna, to chodzi o ten typ relacji. Zna mnie z bliskości, z relacji, z zażyłości. I taka wiedza dopiero zmienia umysł i przekształca życie. Dobra, spróbujmy teraz ładnie to wszystko ogarnąć. Spróbujmy ładnie to wszystko ogarnąć. Ludzka mądrość nie jest podobna do Bożej mądrości. Ludzka siła nie jest w stanie sprostać potędze Boga po prostu jest niczym w porównaniu z Bogiem. Ziemskich materialnych bogactw nie należy utożsamiać z duchowym bogactwem. Bądźmy uczciwi, gdy jesteśmy tutaj w kościele, na tym miejscu, czy czasami nie zdarza się wśród was osoba, która siedzi i mówi Boże, mam nadzieję, że pozamykałem wszystkie drzwi, że brama wjazdowa jest zamknięta, że teraz by tak się... Po wspaniale tutaj modle, słucham Bożego Słowa, tam jakiś szkodnik złodziejaszek, nie buszuje w moich zasobach. To, co tutaj na Ziemi udało się nam nabyć, zgromadzić, jest podatne na kradzież i korozję. Jako ludzie, gdy coś gromadzimy, to cieszymy się z tym, co mamy, a jednocześnie mamy drugie uczucie, jak sprawić, żeby to zabezpieczyć i żeby się komuś do rąk nie przykleiło. To, co tutaj na Ziemi, Udało się nam nabyć i zgromadzić, jest podatne na kradzież i korozję. Jak wtedy, w czasach Jeremiasza, tak dzisiaj, w czasach, w którym dane jest nam żyć, zdarza się. Że uczony może lokować swoją ufność w wiedzy, którą posiada, sportowiec może polegać na swojej tężyźnie fizycznej, którą nabył w wyniku morderczego treningu, żołnierz może przechwalać się swoją siłą i wyszkoleniem, które nabył w wyniku żmudnych i długotrwałych ćwiczeń. Bogaty i zamożny człowiek może umieszczać na piedestale swoją inteligencję i zapobiegliwość, nabyte dobra oraz przechwalać się swoimi rozlicznymi kontaktami i znajomościami. Wiecie, chcę powiedzieć, że mądrość i siła, bogactwo są pod każdym względem pożyteczne, bo one podnoszą jakość życia, czynią nas wartościowymi na rynku pracy, jak również w kuluarach towarzyskich. Ponadto ułatwiają życie, podnosząc komfort życia, jego wygodę, a nawet w jakiejś mierze poczucie bezpieczeństwa. Jednakże, naszym najwyższym dobrem, tym, co warte wszystkiego. Co warte bardziej, jest wartościowsze bardziej niż mądrość, siła i bogactwo jest poznanie Boga. Pod końcem kazania dochodzimy tutaj do tej myśli. To, co warte wszystkiego. Wiecie, dlaczego tak dużo o tym mówię? Dlaczego, dlaczego tyle śliny musi wejść z mojego organizmu? Tyle wymachiwania rąk. Tyle. Kroku w prawo, w lewo, do przodu i z tyłu, dlatego że chodzi, chodziło mi o to, żebyśmy doszli do miejsca, w którym wzruszymy się i poruszymy. To, co warte wszystkiego, to poznanie Boga. To, co warte wszystkiego, to poznanie Boga. Oto Bóg przychodzi dzisiaj do Ciebie i pyta się, czy chcesz mnie poznawać, Boże. Pokutuje z każdej złej rzeczy, z każdego wychylenia swoich oczu i myśli. Gdy gubiłem Ciebie z perspektywy mojego życia i stawiałem ciebie w perspektywie całości mojego życia. To, co warte wszystkiego, to jest poznanie Boga. W tym zaznacza się nasza prawdziwa mądrość. W tym, co warte wszystkiego jest poznanie i poznawanie Boga, proszę. Daj się zarazić tą myślą. Tym, co warte wszystkiego, jest poznanie i poznawanie Boga. Bóg mówi: Kocham Ciebie. Ja Ci daję całe serce, nachylam pełne niebiosa. Kocham Ciebie. Chciej w akcie miłości skapitulować i poznawać mnie. Jeśli poznałeś go 20 lat temu, to ośmielam się zadać ci dziś to pytanie: czy dziś go nadal poznajesz, czy dziś nadal chcesz go poznawać? W arcykapłańskiej modlitwie Pana Jezusa padają wymowne słowa. Na tym zaś polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga i tego, którego Ty posłałeś Jezusa Chrystusa. W poznaniu Boga chodzi o życie, które wykracza ramy ziemskiego życia. W Poznaniu Boga również chodzi o świadectwo obrazu Boga w nas, chodzi o podobieństwo Chrystusa w Tobie i we mnie, o to, abyśmy my stali się chodzącymi Chrystusami, dotykającymi ludzkich serc. Co więc ważnego możesz zrobić dzisiaj, by to, co warte wszystkiego na dobre zadomówiło się w Twoim sercu. O, po pierwsze, określ swoje życie, nadaj Mu kierunek. Niech jego sednem będzie pragnienie nieustannego poznawania Boga. Proszę Cię, zechciej mieć to stałe pragnienie. Boże, chcę Ciebie więcej, chcę Cię poznawać. Niech twoje serce przepełnia ta myśl tak niezwykła, że ona cię porusza od rana do wieczora i w nocy. Po drugie. Pamiętaj, że nieustanne poznawanie Boga ma związek tak naprawdę z twoim bezinteresownym oddaniem. Nie możesz poznawać Boga, gdy w Tobie jest stronnicze oddanie interesowne, gdy jesteś obliczony na interes, na, na transakcję z Panem Bogiem. Ale gdy masz w sobie to bezinteresowne oddanie się, jesteś gotowy Mu powierzyć całe swoje serce, to będziesz poznawał Boga. To będziesz poznawała Boga. I po trzecie, pamiętaj, że na końcu drogi będzie liczyć się przede wszystkim to, jak bardzo poznaliśmy Boga i jak bardzo pozwoliliśmy Mu żyć w nas i przez nas. Wiecie, kiedy staniemy przed Bogiem, to Bóg będzie szukał tych śladów znajomości w Tobie i we mnie. Tych śladów, głębokich śladów znajomości, które zostały wypisane i przemieniły nasze życie. Tak więc, gdy stoisz przed Bogiem ze swoim sercem, On i Twoje serce, bez pracy, bez pieniędzy, bez stanowisk, bez swoich bliskich, to co w nim jest? Co jest w Twoim sercu? Co jest w Twoim sercu? Tak mówi Pan dziś do nas na tym spotkaniu na elektronowej dziesięć. Niech się nie chwali, mądry swoją mądrością. I niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością. Niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. Lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym, że jest rozsądny i mnie zna. Powstajmy. Powstańmy. Zapraszam naszych modlicieli, wspaniałych, Bożych, ludzi, Bożego serca. Zapraszam też Ciebie. Zapraszam ciebie, pomyśl. Tak stojąc przed Bogiem, pomyśl. Gdzie jestem? A zagubiłem się. Zagubiłam się. Co mogę zrobić? Przyjdę do Jezusa. A Jezus stoi. Mówi jestem przy Tobie, nawet gdy tam błądzisz, jestem. Nareszcie, nareszcie, wracasz. A ja chcę ci całe niebo odsłonić, dać Ci najgłębsze cząstki serca i na całą wieczność cię wziąć. Powiedz Panie, chcę Cię poznawać. W sposób bezinteresowny. Oddaję Ci się. Drogi mój panie, nie jestem lepszy niż ktokolwiek na tym miejscu? Staje każda osoba na tym miejscu i mówię: Chcemy, chcę, chcemy, chcemy iść dalej z Tobą w tym bezinteresownym oddaniu, w tym niebaniu się słabości. I w tym poznawaniu Ciebie, i oto Panie, dzisiaj ponawiamy śluby oddania, i oto Panie, dzisiaj chcemy Cię poznawać, Panie, chcemy Cię poznawać. I oto Panie, dzisiaj przychodź do każdej osoby i objawiaj się jako odnawiający Pan, który mówi: znam Ciebie. I będę Ci się dawał poznawać. Panie dzisiaj niech to szczególne dotknięcie Twojego ducha przychodzi do każdej osoby. Amen. Zapraszam. Nie proszę, aby się podnosili dzisiaj rąk. Ale proszę, jeśli czujesz, że to jest dobry czas, by coś zrobić ze swoim życiem, by coś troszeczkę przestawić, wyjść i módl się. W tym miejscu. Wyjdź i zrób następny krok. Nie marnuj okazji. Niech to będzie szansą dla Ciebie nowszy, nowych, lep, lepszych rzeczy. Amen. Cieszymy się, że jesteście z nami i że możemy dzielić się z Wami Bożym Słowem także online. Jeśli to dzisiejsze przesłanie dotknęło Waszego serca, możecie nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online.małpa.schpółnoc.pl. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcecie pomóc nam się rozwijać, możecie to zrobić. Wejdźcie na naszą stronę internetową i przekażcie dowolną kwotę na konto schpółnoc z dopiskiem multimedia. Cieszymy się, że jesteście z nami i do zobaczenia za tydzień.